W pierwszej części filmu Transformacja mowa jest o współfinansowaniu rewolucji bolszewickiej przez magnatów, których nazwiska pan wymienił. Tak, na przykład rodzina potentatów finansowych Warburgów działała i prosperowała w tamtych czasach po obu stronach Atlantyku, kiedy Trocki składał wizytę w Nowym Jorku i uzyskiwał jakieś w konkretach nieznane nam zapewnienia, no to równocześnie właśnie w Nowym Jorku funkcjonowali jedni Warburgowie, a drudzy Warburgowie w Prusiech reprezentowali rząd pruski i zabezpieczali między innymi transfer ekipy Lenina z Szwajcarii do Petersburga, do Piotrogrodu. Tak, no to są ludzie działający na wielką skalę, prawda? Na wielką skalę. O Trockim wiemy, o czym w filmie nie ma mowy, bo to są właśnie, nie wszystkie szczegóły mogą się w tak krótkim czasie, mogą być przedstawione. O Trockim wiemy, że kiedy Kanadyjczycy zatrzymali go w porcie Halifax chyba tam został zatrzymany przez Kanadyjczyków, którzy realizowali wytyczne polityczne brytyjskie. Dlaczego zatrzymali Trockiego? No dlatego, że Brytyjczykom przecież bynajmniej nie zależało na tym, żeby Rosja została wyłączona z wojny. Brytyjczykom, którzy toczyli wojnę na froncie zachodnim z Niemcami, zależało na tym, żeby ich rosyjski aliant, żeby dalej był aktywny w tej wojnie. I otóż Brytyjczycy, ponieważ cała ta sprawa, cały ten patent z właśnie podłożeniem miny pod Imperium Rosyjskie, miny, jaką miała być rewolucja, którą na nowe tory skierować miał Lenin, to stało się przynajmniej w świecie dyplomacji, w świecie tajnych służb, stało się to faktem dość powszechnie znanym. W związku z tym Kanadyjczycy zatrzymują Trockiego. Okazuje się, że ma on przy sobie drobnych 10 tysięcy dolarów, prawda? 100 lat temu to jest poważna suma, ale podjęta zostaje przez przyjaciół Trockiego nowojorskich bardzo energiczna akcja z zaangażowaniem Białego Domu, i oto Trocki otrzymuje nadane w nadzwyczajnym trybie obywatelstwo amerykańskie. Zostaje obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Brytole, Kanadole nie mają nic innego do zrobienia, jak tylko puścić go wolno. Trocki wraca na kontynent europejski i dociera do Petersburga, gdzie pozwala rewolucji osiągnąć drugą prędkość, prawda? Rzeczy niezwykłe, jeżeli patrzymy na nie przez filtr, przez tę kliszę, w którą wyposażyła nas szkolna edukacja, prawda? Taki szkolny wykład tych dziejów. To wszystko się kłóci z tą wersją, w którą zostaliśmy wyposażeni. Warto jednakowoż, wydaje mi się, poznawać te fakty, bo one pozwalają nam lepiej rozumieć, no na jakim świecie dzisiaj żyjemy, dlatego że te same chwyty i dzisiaj są przecież bardzo popularne i chętnie stosowane. Proszę pana, co do filmu i czy to jest część, czy całość, no mam nadzieję, że to jest pars pro toto, że to jest przyłożenie lupy do jednego kawałka mapy, co nie odsłania oczywiście całości obrazu, ale sądzę, że jeśli dostatecznie wnikliwie przyglądamy się jakiemuś fragmentowi, no to właśnie potem generalnie lepiej orientujemy się w terenie, prawda? Jak się nauczymy czytać mapę w jednej tam dolince i na jednym pagórku, jak się zorientujemy,
co w trawie piszczy i jak strony świata się układają, to wtedy nie zabłądzimy tak łatwo, nawet jak nas zrzucą w jakiś inny zgoła teren, prawda? W trakcie jakiejś innej przygody. Więc nie ma takiego filmu, proszę pana, który by wykładał sensownie, a dalej skrótowo, ogólną teorię wszystkiego, prawda? Takiego filmu nie ma. Jeśli pan mówi, że ten film więcej stawia znaków zapytania niż dostarcza odpowiedzi, to się bardzo cieszę, ponieważ taka jest moja intencja, prawda? Byłbym hochsztaplerem, gdybym próbował takie robić wrażenie tym filmem, że on odsłania wszystkie karty i wykłada wszystko, co wiedzieć na dany temat należy. Tak nie jest i ja wybierając, selekcjonując materiał który w tym filmie ostatecznie się znalazł, no to kierowałem się między innymi takimi kryteriami, czy te elementy, które tutaj zostawiam, czy one mają szansę czymś przynajmniej zdziwić, czymś zaskoczyć, prawda? Bo materiału jest obfitość, więc kiedy miałem do wyboru coś znanego powszechnie i coś nieznanego, to wybierałem to drugie w nadziei, że taki film właśnie nie będzie widza usypiał, wprawiając w takie błędne, mylne mniemanie, że ten film coś wyjaśnił do końca, tylko mam nadzieję, że zaciekawi, zdziwi, właśnie jakieś znaki zapytania postawi i wtedy państwo być może, to jest moje najśmielsze marzenie, być może zechcecie, wróciwszy do domu, coś tam wstukać sobie w wyszukiwarkę internetową, kupić jakąś książkę, która opowie 1000 razy więcej faktów, prawda? Ja skorzystam z okazji, zarekomenduję kilka książek. Co? W ostatnich sezonach wrocławskie wydawnictwo Wektory wydało szereg fundamentalnie istotnych, jeśli poruszamy się w polskiej sferze kulturowej, w języku polskim, jeśli szukamy literatury, więc na przykład w tym sezonie się ukazał słynny, legendarny Potwór z Jekyll Island. Książka znana na rynku amerykańskim już od bardzo wielu lat, a teraz wreszcie wydana po polsku, Potwór z Jekyll Island, czyli dzieje zmowy kartelowej roku 1911, zmowy kartelowej, która się nazywa Rezerwa Federalna. Tak? Jaka była droga do utworzenia rezerwy federalnej i jakie skutki i konsekwencje tego wprowadzenia w życie tego projektu. Mówię zmowa kartelowa, no bo przecież prawo we wszystkich krajach cywilizowanych zabrania, żeby się przedsiębiorcy, kupcy, handlarze czymś tam, żeby się zmawiali i ustalali ceny i ustalali gryplan wspólnie, prawda? Tego prawo zabrania. No ale to jest zmowa kartelowa na takim poziomie, że możliwe okazało się skorumpowanie i kongresu, i senatu, i prezydenta. I oto ta zmowa będzie obchodziła w przyszłym roku stulecie swojego działania, swojego funkcjonowania, prawda? Doprowadziło jej powstanie, umożliwiło wymarsz Imperium Amerykańskiego na pierwszą wojnę światową. Ciekawe, czy w stulecie tego, bo to w 1913 roku, prawda, przeszło to prawo, powstała Amerykańska Rezerwa Federalna i równocześnie wprowadzono podatek od dochodów osobistych, wcześniej nieznany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nie było czegoś takiego. Nie było penalizacji przedsiębiorczości i zaradności. Nie było czegoś takiego. Dzisiaj bardzo wielu ludzi żyje takim złudzeniem, że to tak zawsze było, więc nie ma co wierzgać przeciwko ościeniowi, bo tak było zawsze. Otóż właśnie nie zawsze, tylko od 1913 roku. A więc Potwór z Jekyll Island. Polecam też bardzo książkę Płonące umysły.
tego samego wydawnictwa. Polecam Wojnę o pieniądz Hong Song-binga, chińskiego autora, który bez ogródek mówi, że świat nie rozwiąże tych problemów finansowych, które narosły inaczej niż na ścieżce wojennej. I daje światu tak do 10 lat na rozpoczęcie III wojny światowej, prawda? Która właściwie już się toczy, proszę Państwa. No przecież te akty, których jesteśmy świadkami, to są akty wojenne. Wojna informatyczna to też wojna.